Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Z powodu awarii ewakuowanych zostało 87 osób. Na miejscu przez ponad 6 godzin pracowali strażacy i pogotowie gazowe. Operator koparki był pod wpływem alkoholu. Badania wykazały, że miał 0,6 promila alkoholu we krwi. Sprawą zajęła się prokuratura. Mężczyźnie przedstawiono zarzut prowadzenia tego pojazdu w stanie nietrzeźwości, albowiem znajdował się on pod wpływem alkoholu. Dodatkowo przedstawiono mu zarzut tego, że w sposób nieumyślny, działając jako operator koparku ładowarki i wykonując tam prace związane z uszkodzoną siecią wodociągową, uszkodził on sieć gazową znajdującą się tam. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a także nakazu powstrzymania się od prowadzenia pojazdu w postaci koparku ładowarki i podobnych urządzeń. Szef spółki prowadzącej pracę zapowiedział zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który spowodował awarię. Trzeba z tego wyciągnąć korzyść, a tą korzyścią jest zrobienie wszystkiego, co jest związane, żeby uniknąć albo zminimalizować, bo takie rzeczy mogą mieć miejsce, zminimalizować ewentualność wystąpienia tej awarii. W tej chwili mamy przegląd wszystkich procedur. Oskarżony częściowo przyznał się do winy. Grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności.